W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu danie kuchni niemieckiej. Kuchnię niemiecką możemy podzielić na dwa bieguny. Biegun południowy, czyli klasyczny Oktoberfest, kraj golonką i piwem płynący, i kuchnię północną, czyli dania jednogarnkowe, owoce morza i sałatki. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Państwa na północ. Przedstawimy Państwu danie jednogarnkowe, czyli klasyczny gulasz z makaronem oraz wołowiną. Danie te idealnie nadaje się na zimne, jesienne wieczory. Naszym składnikiem prozdrowotnym będą polifenole, które występują w winach oraz świeżych warzywach. Polifenole są to naturalne przeciwutleniacze, które będą wpływały na system odpornościowy, układ nerwowy czy też układ krwionośny. Nie zostało nam nic innego, jak wybrać się w sentymentalną podróż na północ Niemiec i rozkoszować się ciepłym gulaszem. Do naszej potrawy potrzebujemy dzisiaj wołowinę, cukinię, cebulę, marchewkę, ziemniaki, świeże zioła, makaron, liść laurowy i koncentrat pomidorowy. Zaczniemy od pokrojenia warzyw. Kroimy średniej wielkości kostkę. Cukinię wykorzystamy tylko zielone części, a pestki odstawiamy na bok. Już kroimy większą kostkę, raz przy razie. I marcheweczkę, kosteczkę. Warzywa już mamy przygotowane. Następnym elementem będzie wołowina, którą również pokroimy w mniejszą kostkę. Zaczynamy od pokrojenia mięsa w plastry, takiej grubości na centymetr. Do rozgrzanego garka lejemy odrobinę oliwy. Gdy już mamy rozgrzany tusz, wrzucamy mięso. Rozkładamy je po całej powierzchni rondelka. Delikatnie mieszamy. Kolejnym elementem, który dodamy do zasmażonego mięsa, będzie cebula, którą delikatnie zeszklimy. Do całości dodamy parę gałązek świeżego tymianku. Dzisiaj do naszego dania wykorzystaliśmy wołowinę, ale równie dobrze możemy wykorzystać drób, czy też wieprzowinę. Jeszcze dodamy gałązkę rozmarynu. Wszystko też delikatnie przesmażamy. Jak już mamy zasmażoną cebulę, mięso i zioła, dodajemy marchewkę. Zawsze pamiętamy o tym, że zaczynamy smażyć warzywa od najtwardszych, czyli w tym przypadku będzie to marchewka. Następnie ziemniaki. A na samym końcu dodamy cukinię. Ok. Dwie garście ziemniaków. Możemy dodać parę liści laurowych. Do przesmażonych ziemniaków już możemy śmiało dorzucić cukinię, którą smażymy około 2-3 minut. Musimy pamiętać o tym, żeby jej za długo nie smażyć, bo nam się rozleci. Do przesmażonych warzyw możemy dodać teraz 3 łyżki koncentratu. Wszystko dobrze mieszamy. Musimy pamiętać o tym, żeby dobrze mieszać, żeby nic nie przywierało nam do dna. Tak jak tutaj widać. Do zesmażonych warzyw z koncentratem dodajemy około 200 ml wina. Wszystko podlewamy i gotujemy około 5-10 minut maksymalnie. Czekamy, aż cały alkohol wyparuje. Jak już widać, wino prawie odparowało. Śmiało możemy dodać bulionu. Całość zalewamy i dusimy około 15-20 minut. Gulasz już mamy prawie gotowy. Teraz możemy dodać śmiało makaron. Makaron był prędzej już ugotowany. Wrzucamy, delikatnie doprawiamy całość solą, pieprzem. Na koniec do naszego dania dodamy świeżą natkę pietruszki. Czekamy raz przy razie. Zasypujemy, mieszamy. Jajtow mamy gotowe.